Także Medjugorje. I to się niestety rozjechało. Tutaj jest poważna asymetria. To nie dotyczy tylko ośrodków opiniotwórczych i to nie przebiega w takiej linii. To dotyczy również historyków, różnych innych i tak dalej. To jest szerszy problem, nie chcę w to wchodzić. Co do reparacji. Znałem taki, wie pan, przykład, że to jest prozaiczna sytuacja z życia. Było dwóch sąsiadów, gdzie jeden został poproszony o to, żeby wykonał usługę budowlaną na rzecz drugiego. Wykonał tą usługę i przyniósł rachunek z ceną. Kiedy sąsiad chciał mu za to zapłacić, nie wziął pieniędzy, ale powiedział: wystawiłem rachunek, żebyś znał cenę, żebyś znał wartość tego, co zrobiłem, tego, co się stało. Otóż wprowadzenie tematu reparacji do stosunków polsko-niemieckich jest ważne, bo inaczej ustawia nasze relacje. Pokazuje, że to nie my jesteśmy winni coś Niemcom, tylko to Niemcy są nam winni. Nie tylko za zniszczenia wojenne, za mordy, które tutaj dokonywali, za martyrologię, za gehennę, za niszczenie miast, ale również za inne wydarzenia, na przykład za to, że się zjednoczyli, no to między innymi dzięki nam. My żeśmy ten proces rozpoczęli, my żeśmy doprowadzili do tej bezkrwawej rewolucji, wyrazili zgodę na to, aby Niemcy się zjednoczyły i dzisiaj są jednym zjednoczonym państwem. A więc jeżeli ktoś w tych stosunkach polsko-niemieckich może czegoś oczekiwać, to my Polacy. Niezależnie od tego, czy oni nam zapłacą, czy nie. Zakładam, że nam nie zapłacą. Będzie tutaj duży opór, ale samo postawienie tego problemu we wzajemnych bilateralnych stosunkach jest bardzo ważne, bo ustawia nasze relacje, pokazuje, kto tu może mieć roszczenia, kto tu może czego oczekiwać. I dobrze, że taki postulat się pojawił, bo on trochę dyscyplinuje postawę Niemców i porządkuje. Poza tym powiem jedną rzecz. No, w latach 60. rozpoczęło się polsko-niemieckie pojednanie. Chyba w roku 70. Willy Brandt podczas wizyty w Polsce podpisał układ, który zaakceptował granicę na Odrze i Nysie Łużyckiej. Wcześniej był słynny list biskupów: wybaczamy i prosimy o wybaczenie. To jest wszystko ważne, to jest dorobek. No, Niemcy pomogli nam, kiedy żeśmy ubiegali się o wejście do Unii Europejskiej. Przez te 28 lat relacje były dobre. Chciałbym, żeby to zostało utrzymane i nie chciałbym, żeby Polska była wrogiem Niemiec albo odwrotnie, ale we wzajemnych relacjach zawsze występują trudne sprawy i dobrym, transparentnym podejściem jest mówienie o nich otwarcie, niż taka polityka ukrywania czegoś albo udawania, że jakiegoś problemu nie ma, nie mówienia o pewnych trudnych rzeczach. Jeżeli mamy z Niemcami zbudować prawdziwą przyjaźń, jeżeli nasze stosunki mają być dobre, to musimy postawić trudne sprawy, musimy powiedzieć prawdę, musimy uporządkować pewne rzeczy. Dopiero wtedy, jeżeli oczyścimy te pole, wyjaśnimy sobie różne zaszłości z przeszłości, będziemy mogli budować te relacje na czystym podłożu, na zdrowych, twardych, moralnych fundamentach. Joanna Miziołek, czy potrzebujemy nowego ustawienia relacji z Niemcami w taki sposób, że wystawiamy im m.in. rachunek za II wojnę światową i podnosimy te sprawy, które od kilkudziesięciu lat mogą nas dzielić? Ja tylko nadmienię, że za każdym razem, kiedy jest rząd Prawa i Sprawiedliwości, zarówno w 2005 roku, jak i teraz, te relacje z Niemcami są złe. I jeżeli teraz wystawimy im rachunek, to myślę, że te relacje się nie polepszą. Ale to oczywiście mówię zupełnie ironicznie. Natomiast to jest bardzo trudna sprawa, dlatego że my w czasach PRL zrzekliśmy się tych odszkodowań. Teraz domaganie się ich. Ja też nie wierzę, tak jak pan redaktor, to, że czy rzeczywiście nam Niemcy zapłacą. Będzie raczej w moim odczuciu wojna medialna między Niemcami a Polską. Już teraz i tak na okładkach pojawia się w dosyć prześmiewczy sposób pokazywany nasz rząd. Więc myślę, że będzie jeszcze gorzej. Natomiast oczywiście te reparacje jak najbardziej się Polsce należą. Jeżeli Francja dostała, zdaje się, w tamtym roku ostatnią transzę tych reparacji wojennych, no to czymże w takim razie, dlaczego Polska nie powinna była ich dostać, która była tak bardzo przez Niemcy zniszczona? Oczywiście, że tak, że
te odszkodowania nam się jawnie należą, tylko musimy pamiętać jeszcze o jednej kwestii. O tym, że Niemcy będą też się domagali swojego mienia, między innymi na tych ziemiach zachodnich. Pamiętajmy o tym, to jest bardzo istotne, bo już dzisiaj, zresztą też w sądach, ale już dzisiaj w sądach okazuje się, że obywatele niemieccy wygrywają sprawy związane właśnie z zwrotem mienia. Niezależnie od tego, czy jest na to, czy nie ma, oni będą się tego domagać. I to też będzie stawiało nas w dosyć trudnej sytuacji. Oczywiście odszkodowania nam się należą, powinny być, tylko jest pytanie, jak to zostanie dzisiaj wybrane. Niestety musimy trochę też na to patrzeć, to znaczy minęło bardzo dużo czasu, gdzie było tak, że wcześniej upominano się o te reparacje, to myślę, że ta sprawa przeszłaby lżej. Natomiast teraz to będzie dosyć trudne, szczególnie, że nasze relacje z Niemcami, za to względu Prawa i Sprawiedliwości, tak nie są dobre. Jest pytanie, czy chcemy kolejną rzecz dodawać. Zresztą ten sam projekt, zdaje się, nad nim pracuje Arkadiusz Mulaczek. Jeszcze Prawo i Sprawiedliwość nie przesądziło o tym projekcie. On na razie jest debatowany, dyskutowany. Ja myślę, że pewnie rząd ostatecznie zdecyduje się wprowadzić taki projekt. No tylko pytanie, kiedy będzie na to odpowiedni czas, bo zaraz zacznie się awantura na jesień z dekoncentracją, stosowną dekoncentracyjną mediów. Więc myślę, że może za dużo tematów naraz to też nie jest niezbędne. Takie wrzucanie dosyć kontrowersyjnych tematów. Co do jednego oczywiście jestem zgodna, że te reparacje nam należą. Powinniśmy je otrzymać, tylko trzeba to zrobić, mam wrażenie, wiele bardziej dyplomatycznie niż może to zrobić rząd Prawa i Sprawiedliwości. Ja się spodziewam, że będzie dosyć duża awantura, może nie na skalę międzynarodową, ale na pewno między Niemcami a Polską. Ale oczywiście to, że pojawiają się artykuły w prasie niemieckiej, które też przekonują historię, to też nie powinno mieć w ogóle miejsca. Powinniśmy o to walczyć. Powinniśmy o wiele rzeczy walczyć związanych właśnie z odszkodowaniami, jeśli chodzi o Niemcy. No ale nie wiem, czy jest to dzisiaj po prostu możliwe do uzyskania. Musimy bardziej chyba realnie patrzeć na tę sprawę, niż tylko intencjonalnie. Mówi Pani o wojnie medialnej. To właśnie brytyjski Daily Mail kilka dni temu, już po obchodach powstania i myślę, że też po oprawie kibiców Legii to mogło mieć jakiś wpływ w związku z tym, że widok tej oprawy przebił się na zachód, do zachodnich mediów. Daily Mail napisał, że to, że Polsce należą się odszkodowania, to jest oczywista sprawa. Może jest tak, że skoro, jak mówi pani redaktor, Niemcy wygrywają procesy, jeśli chodzi o mienie, które stracili na zachodnich ziemiach, na ziemiach zachodnich Polski, to może tym bardziej powinniśmy my wystawić nasz rachunek, no bo brutalnie, biznesowo rzecz ujmując, Niemcy tutaj nie wejdą na plus. No tak, ten rachunek będzie bardzo duży, jeśli chodzi o Niemcy. Tylko no, ja zupełnie szczerze wątpię, że to wystawienie rachunku sprawi, że rzeczywiście Niemcy zapłacą. Możemy się oczywiście domagać tego, ale musimy pamiętać o jednym, że już dzisiaj Polska jest postrzegana trochę przez te kraje europejskie, w jakiś sposób konfrontacyjnie nastawione. Ja się obawiam tylko jednego, że ta rzecz wywoła kolejny konflikt, który będzie na arenie międzynarodowej, ale oczywiście to jest dosyć sprzeczne, że powinniśmy się to domagać, zresztą no, żaden rząd do tej pory o to odszkodowanie się nie domagał, co też nie zaskakuje ludzi. To znaczy my też mamy ten, że będzie wiceprzewodniczącym klubu Markiem Suskim, który nam nakreśla sprawę odszkodowań od Niemców, Prawa i Sprawiedliwości, powinno się domagać właśnie tych odszkodowań. My tam pytaliśmy m.in. Marka Suskiego o to, dlaczego w latach 2005 Prawo i Sprawiedliwość tego nie zrobiło, pamiętajmy, to pierwsze rządy Prawa i Sprawiedliwości, no ale mówił, że koalicjanci mieli odmienne zdanie na ten temat i nie mieli większości, żeby to prowadzić. No i jest pytanie, dlaczego tak naprawdę dopiero teraz pan rząd się tym zajmuje,
dlatego poprzednie rządy się nie interesowały w ogóle sprawą odszkodowania klientów. Pan Mamka, króciutko, ja z wieloma wątkami, które pani redaktor powiedziała, zgadzam się, że to trzeba zrobić dyplomatycznie, jak najbardziej, ale powiem o jednej rzeczy. Dlaczego, bo nie rozumiem wypowiedzi pani redaktor właśnie tego, dlaczego żądanie reparacji miałoby ze strony Polski, miałoby zaszkodzić polsko-niemieckim stosunkom, a żądanie Francuzów i Brytyjczyków reparacji jeszcze z czasów I wojny światowej nie zaszkodziło stosunkom francusko-niemieckim. Czyli takie postawienie sprawy oznaczałoby, że w Europie nie ma równych partnerów, że inne roszczenie i oczekiwania może podnosić Polska, a inne roszczenia i oczekiwania może podnosić Francja. Jeżeli Francuzi domagali się reparacji z czasów jeszcze I wojny światowej i Niemcy im to wypłacili w kilku transzach, jeżeli to nie zaszkodziło ich stosunkom, bo są dobre, no chyba najlepsze stosunki w Europie to są stosunki francusko-niemieckie, to dlaczego polskie oczekiwania i polskie roszczenia mogłyby tym stosunkom zaszkodzić? Ja bardzo dziękuję moim gościom. Joanna Miziołek, Tygodnik Wprost, Roman Mańka, Fundacja Fibra. Dziękuję bardzo. To było podsumowanie tygodnia. Ja się nazywam Jakub Jałowiczor. Do usłyszenia. To Polskie Radio 24, zbliża się 23. Obserwować te różne objawienia, ale przede wszystkim słuchać Matkę Najświętszą. Czas na informacje dnia. Mijają 73 lata od rzezi mieszkańców Woli i udanej akcji wyzwolenia Żydów z więzienia przy Gęsiej. W Warszawie odbywały się dziś uroczystości rocznicowe. Wypoczywając nad wodą, bądźmy rozsądni, apelują policjanci i ratownicy. Dziś w morzu utonął kolejny turysta. Prezydent Iranu Hassan Rouhani rozpoczął drugą kadencję. W przemówieniu wspominał o porozumieniu nuklearnym z USA. Adrian Macalińska-Czaniecka, zapraszam. W Warszawie upamiętniono ofiary rzezi Woli. 73 lata temu na Wolę i Ochotę wkroczyły niemieckie jednostki, które w kilka dni wymordowały około 60 tysięcy bezbronnych cywili. Podczas uroczystości odczytano apel pamięci i złożono wieńce pod pomnikiem ofiar. Powstańcy rodziny zamordowanych i warszawiacy przypominali o ofiarach zbrodni. Czekalska Zofia, pseudonim Sosenka, ze zgrupowania Chorobry 2. Na każdą uroczystość przychodzę, a tu szczególnie, bo tu ten dramat tych ludzi niewinnych, tych cywili. W czasie tej masakry zginęli bracia mojego ojca. Pamiętamy, przychodzimy tutaj, chcemy, żeby nie zapomnieć, żeby inni nie wiedzieli, że tak było naprawdę. Cześć, był świadkiem zabicia swoich rodziców właśnie, a mieszkali rodzice na Młynarskiej 15. Zostali rozstrzelani na oczach swojego dziecka. Ja jestem jako świadek egzekucji, która się odbyła 8 sierpnia w hali Mirowskiej. Zostało rozstrzelanych 510 osób, w tym wszyscy moi sąsiedzi. Jerzy Zakrzewski, zgrupowania Armii Krajowej Chrobry 2. Trzeba hołd oddać ludności cywilnej. Gdyby nie ludność cywilna, to powstanie nie trwałoby 63 dni, nie byłoby w stanie. Po uroczystości jej uczestnicy przeszli na cmentarz powstańców warszawskich na Woli, gdzie spoczywają również cywilni mieszkańcy stolicy. Tam na ich zbiorowych mogiłach złożono wieńce i zapalono znicze. W stolicy uczczono też 73. rocznicę wyzwolenia więzienia Gęsiówka przez żołnierzy batalionu Zośka. 5 dnia zrywu powstańcy oswobodzili 348 żydowskich więźniów, których część przyłączyła się do walk z niemieckim okupantem. Głównym celem akcji było uwolnienie więźniów, przypominał podczas uroczystości zastępca prezydenta miasta stołecznego Warszawy Włodzimierz Paszyński. Ten kawałek przeszłości, który dzisiaj wspominamy, to jest taki kawałek, który pokazuje, że nawet w najtrudniejszych sytuacjach zawsze liczy się człowiek, który jest potrzebny. Mimo że to nie było w jakimś wielkim, strategicznym, taktycznym pomyśle, to nagle okazało się, że gdzieś są ludzie, którym należy okazać pomoc. Jedna z ostatnich uczestniczek akcji, Lidia Zięta z plutonu pancernego batalionu Zośka, mówiła, że zdobycie Gęsiówki to symbol braterstwa polsko-żydowskiego. Chciałabym, żeby ta akcja była zapamiętana jako akcja wielkiego braterstwa narodu. Wspólnej więzi. Żydzi walczyli z nami ramię w ramię. Na Czarnieście, Czerniakowie, Mokotowie ginęli. 5 żołnierzy batalionu Zośka miało pod opieką jedynego więźnia żydowskiego. Większość z nich ocalała. Obóz koncentracyjny przy ulicy Gęsiej został utworzony po upadku powstania w getcie.
Był także miejscem egzekucji żołnierzy polskiego podziemia oraz Żydów schwytanych po aryjskiej stronie miasta. SS-mani strzegli w nim około 400 więźniów żydowskich. Policja udaremniła dziś ustawkę pseudokibiców na autostradzie A1 pod Kutnem. Do konfrontacji doszło w okolicach Krzyżanowa między węzłami Łódź Północ a Kutno Wschód. Bójce udało się zapobiec dzięki szybkiej interwencji. Do konfrontacji kibiców doszło po godzinie 10 na mopie Krzyżanów Wschód. Policji udało się opanować sytuację już kilka minut po rozpoczęciu bijatyki, mówi Aneta Sobieraj z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Według naszych ustaleń dwa autokary z kibicami ze Stalowej Woli z Jedynce do Szczecina zjechały w tym miejscu na mopie w Krzyżanowie i na chwilę by odpocząć. W pewnym momencie na wysokości tego mopu pojawiło się 6 autokarów z kibiców z Zabrza. Doszło do konfrontacji osób znajdujących się w tych pojazdach. Sytuacja została dość szybko opanowana przez obecnych na miejscu funkcjonariuszy. Trzem osobom udzielono pomocy medycznej. Ich życiu i zdrowiu nie zagraża jednak niebezpieczeństwo. Wszyscy uczestnicy zajścia zostali wylegitymowani i sprawdzeni w policyjnych systemach. Na czas tych działań autostrada A1 w kierunku Gdańska prawie przez 5 godzin była zablokowana. Dariusz Kulas, Radio Łódź. Według policyjnych statystyk od początku wakacji w Polsce utonęło ponad 100 osób. Dziś na niestrzeżonym kąpielisku w Łazach utonął kolejny turysta. Policja apeluje o zachowanie rozwagi podczas wypoczynku nad wodą i przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Podkomisarz Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji mówi, że najważniejsze jest wykąpać się wyłącznie w strzeżonych miejscach i nie wchodzić do wody po wypiciu alkoholu. Korzystać ze strzeżonych kąpielisk. To jest rzecz absolutnie najważniejsza, tylko wtedy mamy zapewnione wsparcie od osób, które są przeszkolone, mają wiedzę, umiejętności do tego, by podjąć akcję ratunkową w sytuacji, w której taka pomoc byłaby potrzebna. Druga rzecz bardzo istotna, o której często przypominamy, to wskazywanie na alkohol. Niestety woda plus alkohol to nie wróży nic dobrego. Będąc w wodzie, zwracajmy też uwagę na to, co dzieje się wokół nas, bo może się okazać, że ktoś pilnie potrzebuje pomocy, dodaje Dawid Marciniak. Jest takie powiedzenie, że ludzie toną po cichu i rzeczywiście tak czasem bywa, że bawimy się w wodzie, zajmujemy się rozrywką, odpoczynkiem, a może się okazać, że 2-3 metry obok nas dziecko się topi, nie krzyczy, nam się wydaje, że może nurkuje, może się bawi, może się wygłupia. Zwracajmy uwagę na to, co się wokół nas dzieje. Wszelkie takie niepokojące nas sygnały należy natychmiast podejmować jakąś reakcję, bo być może rzeczywiście obok nas dochodzi do ludzkiej tragedii. A z całą listą policyjnych zaleceń można zapoznać się na stronie www.policja.pl. Prezydent Iranu rozpoczął drugą kadencję. Hassan Rouhani został zaprzysiężony w stolicy kraju Teheranie. W przemówieniu obiecał Irańczykom kolejne zmiany gospodarcze i przestrzegł Stany Zjednoczone, by nie zrywały porozumienia nuklearnego z jego krajem. W czasie uroczystości w irańskim parlamencie Hassan Rouhani obiecywał, że będzie zmieniał gospodarkę i spełni wyborcze obietnice. Zapowiedział też, że Iran nadal będzie wywiązywał się z warunków porozumienia nuklearnego sprzed 2 lat. Na jego podstawie Zachód zniósł część sankcji nałożonych na Iran. Równocześnie Hassan Rouhani ostrzegł amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, który od miesięcy sugeruje, że umowa jest zła i należy ją zerwać. Każde pogwałcenie warunków porozumienia spotka się ze zdecydowaną reakcją Iranu. Ci, którzy chcą podrzeć porozumienie na strzępy, powinni wiedzieć, że w ten sposób zniszczą całą swą polityczną karierę. W maju uważany za zwolennika reform prezydent zdobył 57% głosów i zapewnił sobie reelekcję. To właśnie Rouhani stał za podpisanym przez m.in. Stany Zjednoczone, ONZ i Unię Europejską porozumieniem nuklearnym. Jego zwolennicy masowo poszli do urn, bo jak mówili, chcieli, aby Iran kontynuował otwieranie się na świat. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Informacje sportowe przy mikrofonie Maciej Nowak. Żadnemu z dwóch polskich dyskowoli nie udało się sięgnąć po medal podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Londynie. W konkursie finałowym Piotr Małachowski zajął 5. miejsce. W swojej najlepszej próbie uzyskał 65 metrów i 24 centymetry. Robert Rubanek został sklasyfikowany na 7. pozycji z wynikiem 64-15. Mistrzem świata został Andrius Gudzius. Litwin zwyciężył rzucając 69 metrów i 21 centymetrów. A kilkanaście minut temu Usain Bolt ostatni raz w karierze pobiegł na 100 metrów. Jamajczyk zajął 3. miejsce z czasem 9,95 sekundy. Najszybszy był Amerykanin Justin Gatlin, uzyskał czas 9,92. Drugi był jego rodak Christian Coleman, wolniejszy o 0,02 sekundy. Tymczasem Angelika Cichocka pobiegnie w poniedziałek w finałowym biegu na 1500 metrów. Nie udało się zakwalifikować do grona 12 finalistek drugiej Polce, Sofii Enaui.
Cichocka w swoim półfinałowym biegu zajęła czwarte miejsce z czasem 4 minuty 3,96 sekundy. Nie ukrywała po biegu radości z kwalifikacji do finału i zapowiedziała walkę o jak najlepszy wynik. Zaczęłam bardziej z przodu, oczywiście to się zapywała rotacja często, ale starałam się być przy bandzie. No myślę, że mi się to udało. Trzeba pilnować, no, żeby nie upaść, żeby było wszystko okej, więc absolutnie to nie jest tak jak na ringu, ale po prostu czasami trzeba zobaczyć o swoje miejsce w stawce. Nie włączyłam jeszcze ostatniego biegu, ostatniej przerzutki, kontrolnie, spokojnie, więc jest super. Sofia Elnaoui w półfinałowym biegu zajęła 6 miejsce z czasem 4 minuty 5,80 sekundy i był to 13 wynik półfinałów. Do awansu Polce zabrakło zaledwie 0,05 sekundy. Po biegu Elnaoui nie potrafiła znaleźć przyczyn niepowodzenia. No coś jest nie tak, 2 lata temu tak samo przegrałam, tutaj tak samo przegrywam. W eliminacjach czułam się dobrze, 2 lata temu też i coś się dzieje w Igrzyskach Olimpijskich. Identycznie się czułam, że nie dawałam rady w drugim biegu przyspieszyć na ostatnich 300 metrach, więc tak mi się wydaje, że coś trzeba zmienić, no bo tak nie da się dalej wchodzić. Jestem pierwszą, która nie weszła do finału, jestem przygotowana na naprawdę szybkie bieganie, tylko coś się stało, no i zastanawiam się co. A przed południem do półfinału awansowali inni polscy biegacze. Rafał Omelko na 400, Adam Kszczot, Marcin Lewandowski, Michał Rozmys na 800 oraz Ewa Swoboda na 100 metrów. W finale konkursu trójskoku znalazła się Anna Jagaciak-Michalska z 10 wynikiem eliminacji. Polka skoczyła 14 metrów i 9 centymetrów. Z kolei w finale rzutu młotem pierwszy raz w historii wystąpią aż 3 biało-czerwone. Joanna Fiodorow, Anita Wodarczyk i Malwina Kopron. Ostatnia z nich uzyskała najlepszy wynik w kwalifikacjach 74 metry i 97 centymetrów. Konrad Bukowiecki i Michał Haratyk wystartują w finale w konkursu pchnięcia kulą. Kwalifikacji nie uzyskał Jakub Szyszkowski. Dziś rozegrano 3 spotkania czwartej kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Brugg Termalika Nieciecza wygrała z Legią Warszawa 1-0. Bramkę na wagę zwycięstwa zdobył w 54 minucie meczu Łukasz Piątek. Lechia Gdańsk zremisowała 1-1 z Górnikiem Zabrze. Zabrzanie objęli prowadzenie w 39 minucie po golu Igora Angulo, a wynik spotkania ustalił w 57 minucie Marco Paixão, wykorzystujący rzut karny. W innym dzisiejszym meczu Zagłębie Lubin pokonało Pogoń Szczecin 3-0. Bramki strzelili Martin Neszpor w 6 oraz Jakub Świerczuk w 33 i 91 minucie. Liderem tabeli ekstraklasy jest Zagłębie. Drugie miejsce zajmuje Jagiellonia Białystok, która jutro podejmie Sandecję Nowy Sącz. Trzecia jest Wisła Kraków. Piotr Kantor i Bartosz Łosiak nie zdołali awansować do półfinałów odbywających się w Wiedniu Mistrzostw Świata w siatkówce plażowej. W ćwierćfinale Polacy ulegli Austriakom Clemensowi Dopplerowi i Aleksandrowi Horstowi 1-2. Brian Bouffier wygrał rajd rzeszowski, 5. rundę rajdowych samochodowych Mistrzostw Europy. Francuz o 38,5 sekundy wyprzedził Kajetana Kajetanowicza i o 55,6 sekundy Niemca Mariana Gribela. Dzięki drugiej pozycji Kajetanowicz został liderem Mistrzostw Europy. Dziś patrzyliśmy tak samo jak wczoraj na Mistrzostwa Europy, na tę całą rozgrywkę w tych 8 rajdach, chociaż jechaliśmy rajd rzeszowski, jedną z tych rund i to było dla mnie celem i osiągnęliśmy ten cel i naprawdę bardzo się cieszę. To był trudny, wymagający rajd, także psychicznie dla nas. Nie popełnialiśmy błędów, no i możemy być z siebie dumni. Jesteśmy. Myślę, że wielkie podziękowania dla całego zespołu Lotus Rally Team, bo wykonał świetną pracę. Czasami nie jestem dla nich zbyt dobry, zbyt grzeczny, ale naprawdę ich bardzo kocham i dziękuję im za to, że są, że tak ciężko pracują. Rajd rzeszowski był także 3. rundą Mistrzostw Polski. Tu triumfował Bouffier, 2. był Kajetanowicz, a 3. Grzegorz Grzyb. Teraz czas na pogodę. Nocą zachmurzenie umiarkowane i duże, na południowym wschodzie rozpogodzenia. Miejscami deszcz, możliwe lokalne burze, zwłaszcza w Karpatach. Temperatura przeważnie od 13 do 17 stopni, cieplej tylko na południowym wschodzie do 20. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. Niedziela będzie ciepła, ale w wielu miejscach, zwłaszcza na południu i wschodzie kraju, może padać i grzmieć. Termometry pokażą od 19-22 stopni na północy do 24-27 na południu. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. To już ostatnia godzina naszego sobotniego programu. 13 dokładnie minut po 23, a do północy w Polskim Radiu 24 zaprosimy Państwa do Chorwacji. Magazyn podróżników. Ja
Paweł 24. Zapraszają Elżbieta Lisowska i Andrzej Lisowski. Pragnę być twoim. Pomóż nam. Prawie 1200 wysp. 1800 kilometrów Adriatyckiego wybrzeża. Ponad 2000 lat historii sztuki. I 2600 godzin słonecznych w roku. Nie kłamią foldery. Chorwacja kusi gamą odcieni tapi Adriatyku, malowniczymi marinami, śpiewami klap. No przede wszystkim też fruttivi mare, doskonałymi, przyjaznym nastawieniem do turystów. Słowiańskim językiem, łatwym dla nas. Dużym nagromadzeniem pamiątek z przeszłości, zapachem pomarańczy, mimozy, lawendy. Chorwacja, jak podaje Ministerstwo Turystyki i Sportu, jest destynacją na tegoroczne lato zagraniczną numer jeden wśród polskich turystów. Piękna i bezpieczna. Piękna, bezpieczna, taki mały kraj, jak sama się reklamowała przed laty na wielkie wakacje. Na dodatek latem jest tam mnóstwo kulturalnych, muzycznych, filmowych festiwali. Bo przecież w Puli jest festiwal filmowy znany. W Dubrowniku. I w tym rzymskim amfiteatrze, oczywiście. Ale też festiwal. Lato dubrownickie, lato splickie. W Pałacu Książęcym w Dubrowniku coś się dzieje. Jednocześnie mamy takie małe dziurki, cudowne wioski. Jak Cilipi blisko Dubrownika, na rivierze oczywiście dubrownickiej. I Cilipi... Każdą niedzielę latem odbywa się festyn, gdzie można kupić koronki, miejscowe napitki, nalewki, pamiątki i posłuchać też lokalnej muzyki. Chorwacja rzeczywiście znakomita na lato. Dziś w Travel 24 przemierzamy wspaniałą, słoneczną, przyjazną. Nadmorską, przyjazną, otwartą na turystów w Chorwację. Mnie się ona kojarzy z takim dużym ładunkiem wrażeń, emocji, nie tylko z Adriatykiem właśnie. Atmosfery przygody, przyjaznych gestów mieszkańców. Właśnie to przede wszystkim Chorwacja oferuje, no chociaż Adriatyk no jest tu podstawą, możemy zazdrościć Chorwatom wspaniałego morza. A mnie Chorwacja się kojarzy naprawdę z różnorodnością, bo raz czujemy oddech Wenecji, to znowu monarchii austro-węgierskiej. Można nurkować w przepięknym, czystym, co jest bardzo ważne, Adriatyku. Przejrzystym do kilkudziesięciu metrów głębokości. Ale też mamy naprawdę kapitalne kompleksy wpisane na Światową Listę Dziedzictwa Kultury UNESCO. Na tej liście UNESCO najważniejsze miejsca zajmują Bazylika Świętego Eufrazego w Poreczu, Katedra Świętego Jakuba w Sibeniku, Park Narodowy Plitwickie Jeziora i oczywiście wspaniałe wiekowe starówki, pięknie odnowione zresztą wszystkie Dubrownika, Trogiru i Splitu. Nas fascynuje różnorodność Chorwacji, bo przecież inna jest Istria. Jeszcze inne są rejony północno-wschodniej, tej lądowej, takiej nazwijmy, Chorwacji. Inna część to południowa Dalmacja, jeszcze inna wybrzeże splickie, no, a wyspy. No i właśnie tu dochodzimy do najważniejszego skarbu Chorwacji. Nie byłoby Chorwacji, bez Adriatyku. Tak jak powiedzieliśmy, 1800 kilometrów wybrzeża, no bo każda wyspa też ma wybrzeże, jest ponad 60 wysp zamieszkanych. Do tego są samotne wyspy z latarniami, bez latarni, z latarnikiem, bez latarnika. No w każdym razie są porośnięte lawendą, są gołe skały. Ja pamiętam taką naszą cudowną kąpiel. Raz zdarzyło się, że pływaliśmy przez tydzień statkiem. Po Adriatyku. Drewnianym, drewnianym statkiem. Było to bardzo, nie, bardzo... żeśmy pływali różną trasą, bo raz wypłynęliśmy z Rijeki i to był północny Adriatyk, a raz popłynęliśmy z Dubrownika i to był południowy Adriatyk. Przede wszystkim pamiętam kąpiele, ponieważ ten statek zatrzymywał się czasami i po schodkach można było wskoczyć w głęboką, turkusowo-granatową wodę Adriatyku, czyściutką. Było to naprawdę cudowne. Na środku morza pływało się właściwie z widokiem na kilka wysp, wysepek zamieszkałych lub nie naraz. Rzeczywiście prawdziwa rozkosz, dlatego to morze tak kochał, że Cousteau.
lubił tam się zagłębiać, lubił szukać skarbów, filmować. Po prostu czyste morze. Zresztą to morze przyciągało, podobnie jak magia samej Chorwacji, wielu znanych ludzi. Agata Christie uwielbiała Dubrovnik, spędzała tam nawet chyba podróż poślubną, jeśli dobrze pamiętam. Kilka lat spędził w Puli, ucząc angielskiego, James Joyce. Tutaj ale też Nowram, czyli Polacy, przecież no w Nowranie 7 lat spędził Stanisław Witkiewicz. Stanisław Witkiewicz w ogóle na Rivierze Rijeckiej wypoczywał także Piłsudski, Henryk Sienkiewicz. I są pomniki obu panów, także mamy kawał też polskiej historii. No w końcu te wpływy monarchii austro-węgierskiej przybliżyły jakby tą Rivierę Rijecką do naszego państwa, do Polski. Chorwacja przypomina mi taką piwniczkę pełną fantastycznych gatunków win i to jeszcze zgromadzonych w długim czasie. Oczywiście roczniki stare tutaj się liczą i rzeczywiście Chorwaci są wyczuleni na wino, liczą ile razy było wymieniane w Biblii. Kaset podobno, ja nie liczyłem, ale nie dlaczego tak. Kojarzy mi się Chorwacja z taką piwniczką winną? Wcale nie dlatego, że nie tylko dlatego w każdym razie, że Chorwaci kochają wino, ale rzeczywiście w krótkim czasie można w Chorwacji odbyć taką wędrówkę przez ponad 2000 lat. Stosunkowo nieduży kraj o nieprawdopodobnym zagęszczeniu zabytków. On zróżnicowany jest i architektonicznie, i kulinarnie, i językowo nawet, bo przecież język włoski na Puli się pojawia, nawet w nazwach ulic, w codziennych rozmowach, czy w samej Rijece na północy. No, to były wpływy oczywiście weneckie, historyczne, ale przetrwały do dziś. Wiesz, czym mocniej poznajemy Chorwację, tym trudniej nam wybierać, oceniać, tworzyć takie listy największych atrakcji, bo znaczy, po pierwsze, wszystko one wydaje się zbyt oczywiste z jednej strony, dwa. One się zmieniają, bo nagle jesteśmy zauroczeni tą wyspą, a nie inną, czy tym miasteczkiem, którego nie ma gdzieś tam w tych głównych przewodnikach. I jednocześnie to nagromadzenie jest tak narzucające się, tak duże, że rzeczywiście trudno wybierać, trudno się poruszać. Próbujemy dziś stworzyć dla Travel 24 taką naszą osobistą listę hitów, takich ewidentnych, ale naszą osobistą, a nie przewodnikową. Co byśmy wybrali na pierwsze miejsce tej listy? Wiesz co, mimo wszystko wyspę Wis, bo ona nie jest aż tak bardzo popularna, a jest naprawdę obłędna. Chcesz powiedzieć, że nie jest tak popularna jak Kfar na przykład? Czy jak piękna, nawet Bol? Natomiast Wis jest albo rzeczywiście Korczula. Taką wyspą dziką, z nieprawdopodobnie porośniętym taką gęstą roślinnością, gęstym roślinnością środkiem wyspy, fantastycznymi budynkami, które właściwie prawie stoją, one stoją nad brzegiem morza, także fale się obijają o XVI-wieczne domy. Właśnie, a propos tego budownictwa, przypomnijmy, że jesteśmy teraz na wyspie Wis, to jest nasz typ numer jeden w Chorwacji. Wyspa Wis leży w środkowej Dalmacji i co ciekawe, a propos tego budownictwa, o którym zaczęłaś mówić, ona właściwie ma dłuższą historię osadnictwa niż pobliski Split. No, pobliski, no, tam półtorej, dwie godziny promem trzeba na Wis płynąć. Miała nawet wcześniej własne monety niż Split. A mimo to, tak jak powiedziałaś, jest dzika i stosunkowo mało znana. Najbardziej znają ją polscy żeglarze. To prawda. Ci, którzy pływają, przemieszczają się po Adriatyku od wyspy do wyspy. Ona jest rzeczywiście nieduża, 90 km kwadratowych, 17 km długości, 8 szerokości, 4 tysiące mieszkańców. Tylko 4 tysiące mieszkańców. Ja pamiętam, że na Wisie po prostu poszliśmy kawałeczek nad morzem i przysiedliśmy w jakiejś takiej małej, prawie niezauważalnej knajpce, gdzie jedliśmy po prostu genialne ryby, złowione tuż przed chwilą. Tam wspaniale na wyspie Wis rozwija się agroturystyka, tak, no bo warunki są idealne. Tam też nie brakuje genialną właśnie, oliwę jedliśmy. Tak, kwater i kameralnych zajazdów. Są własne u gospodarzy piwniczki winne i także w każdym domu jest inna z oliwa, z oliwek. Przywieźliśmy taką flaszkę do Krakowa, było coś niesamowitego. Bardzo gęsta ta oliwka.
zielonka, taka seledynowo-zielono, szlantanowa, w każdym razie gęstość była nie tylko w konsystencji, ale w kolorze. Szczypała więzy, nie miała przyprawy. Nie, ona nie miała przypraw, to była świeżość. Ale te naturalne przyprawy, bo przecież oliwki też wdychają rozmaryn, no, prawda, jak rosną. Tak myślę przynajmniej. W ogóle to było stosunkowo niedaleko komiży, a komiża to jest jakby... No to jest stolica wyspy i rzeczywiście bardzo piękne miasteczko, w którym i właśnie na tym pustkowiu nagle takie proste kamienne fasady, wciskające się w morze. Rzeczywiście głównie XVI-wieczne, taki niesamowity renesans w ogóle w morzu, a jeszcze coś do odkrycia możemy tam dla siebie znaleźć. Tam też na wyspie Wis są wspaniałe oleiki eteryczne, zwłaszcza lawendowe. A wiesz, z czego ja jeszcze pamiętam Wis? Sklep. Tam to był też jeden z pierwszych naszych pobytów, kiedy naprawdę było widać, że klapy, czyli zespoły a cappella, naprawdę słychać wszędzie. Posłuchajmy, ale jeszcze do nich wrócimy. Lubimy wyspy, ale w naszym rankingu bardzo osobistym, prywatnym, nie może przecież zabraknąć Dubrownika. Stawiamy go chyba na drugim miejscu po wyspie Wis. Tak, muszę powiedzieć, że długo był numer jeden. Oj tak. Długo był numer jeden. Bo rzeczywiście Dubrownik dla mnie z jednej strony to jest miasto kamienia i światła. Wygląda wieczorem jak sala balowa, dlatego że te piękne kamienie są tak cudownie wypolerowane. Ale pamiętasz, zaczęliśmy tak mówić i pisać także o Splicie, o Trogirze, o Sibeniku, bo te miasta są takie. One są to są miasta kamienia i światła. One są kamienia i światła, masz rację. A na dodatek troszkę spojrzeliśmy może krytycznie na Dubrownik z powodu zalewu turystów. My tego nie lubimy, ale oczywiście Dubrownik zasługuje na tych turystów. Rzeczywiście jest nieduży, powiedziałabym skrojony na ludzką miarę. Jest miastem kamienia, jak powiedziałaś, ale Adriatyk czujesz wszędzie, z każdej strony. Ale jest chciałam powiedzieć jedną rzecz, nie przerwałeś, a chodzi o to, że dlaczego ta sala balowa, dlaczego mam skojarzenie z salą balową? Bo kamienie są wypolerowane i wieczorem światła i wystawy odbijają się w tym kamieniu i rzeczywiście wygląda to jak taka fantastyczna posadzka. To też, a dla mnie przychodzą mi skojarzenia jeszcze inne, że to jest taki wielki stadion albo amfiteatr prawie rzymski. Nie, stadion nie. Zaraz ci powiem dlaczego. Rzadko się zdarza, żebyśmy do starówki schodzili w dół. To prawda. I teraz de facto te wszystkie kamienie, uliczki, domy, niesamowite, takie no, pełne kameralnego ciepła, światła. Tam dodatkowe refleksy są słoneczne, co wychwyci każda kamera, aparat, albo nasze oko przede wszystkim. Tam się czujemy, wędrując przez te uliczki i schodząc w dół, w kierunku no, Stradunu. Serca miasta Stradunu, starego Stradunu, czujemy się jakbyśmy szli po trybunach amfiteatru w dół. Stąd moje skojarzenie z amfiteatrem, ze stadionem. Jeszcze jedno, jak się takimi uliczkami wąskimi schodzi, to nagle, kiedy się wchodzi na Stradun, otwiera się perspektywa i rzeczywiście masz takie, och, och, jak pięknie. I to właściwie mam za każdym razem, kiedy wchodzę. Tak, bo to jest coś takiego, jakbyśmy wchodzili na stadion, albo nawet właśnie w przypadku Dubrownika bardziej może masz rację, scenę, na której i dużo się dzieje, zarówno w sferze scenografii, także ludzkich zachowań. Tu fontanna, tam jakaś zabytkowa apteka franciszkańska. Cudowny jazz, którego można poznać. Tak, no i knajpki też, czy poświęcone Hemingwayowi, czy takie czysto jazzowe. Jeszcze jedno, bardzo ważne jest, żeby wejść na mury, które otaczają Dubrownik, bo stamtąd jest kapitalna perspektywa na dachy, na ogródki i na morze. Także fantastyczne dla zdjęć, dla kamery. Tak jak dla nas wyspa numer jeden w naszym prywatnym rankingu chorwackim jest ważną perłą Adriatyku, tak Dubrownik jest ważną perłą miastem.
takie plotki. Kolejny nasz prywatny typ chorwackiej Riviery, w ogóle Chorwacji, właściwie pokrywa się z folderami, pocztówkami, przewodnikami. No właśnie, nie możemy od niego uciec. Co to jest? Letni rap, czyli Złoty Róg, plaża cypel w miejscowości Bol na wyspie Brać. Fenomen natury, bo to nie jest zwyczajna plaża, to jest plaża, która żyje. Przesuwa się, wywija się raz w jedną, raz w drugą stronę. Bo to jest taki cypel w piasku, który ma 634 metry, jakby wbija się w morze. I w zależności od przypływu, odpływu, on cypel się... przede wszystkim, nie odpływu. Tak, on nie rusza, po prostu raz w lewo, raz w prawo. Musimy uporządkować jednak sytuację, bo raz w lewo, raz w prawo, ale jesteśmy w miejscowości Bol na wyspie Bracz. Też dość blisko Splitu, środkowa Dalmacja. I teraz tak, to jest miejsce nie tylko dla plażowiczów. My osobiście uwielbiamy morze, ale plażować nie lubimy. Ale to jest miejsce idealne dla miłośników surfingu. Nie tylko ta plaża jednak, tutaj możemy się złamać. Warto wejść do morza. No właśnie z tego piasku, gdzie idziesz te metry przesuwającego się, oczywiście nie czujesz tego, że on się tak przesuwa. To się w wolnym czasie dzieje oczywiście, ale jest to niesamowite wrażenie, także tam nawet warto przeżyć jakiś piknik na tej złotej plaży, w Złotym Rogu z Letni Rad. Przypomnijmy, Bol, wyspa Brać. A ja chcę jeszcze powiedzieć, powiesz o tym windsurfingu. Rzeczywiście to jest również miejsce idealne dla młodych ludzi, również dla ludzi, którzy lubią sporty wodne, no i długie nocne zabawy, bo Bol również słynie ze świetnej zabawy. Stefanek, Zorosław, Maria Lewandowska, Lucja Wnuczek, Maria Bawa, Krystyna Michalczyk, Marianna Panika, Genovefa Latos. I takich śpiewów, klapków bym słuchać bez końca. Właściwie jest w nich tęsknota i jest tęsknota we mnie wywołana przez tamtą tęsknotę. Wracamy na ścieżki Chorwacji i adriatyckie szlaki i do naszej bardzo osobistej listy top w Chorwacji. Była wyspa Vis, nasza ukochana, był wspaniały Dubrownik, czas na właśnie klapy. Czym jest klapa? Przede wszystkim jest to, już wspominałam, zespół a cappella. Przepraszam, dodajmy, że to klapa nie jest klapą. To nie jest nieszczęście, to jest właśnie coś dobrego. Kontynuuj. No właśnie, jest to zespół a cappella. Początkowo były to przede wszystkim zespoły męskie, ale w tej chwili również mamy klapy żeńskie. No, wszystko się zmienia. I dawniej jeszcze, dodajmy, były tylko wokalne jakby historie. Teraz także są instrumenty. O czym opowiadają pieśni? Bo to są tradycyjne pieśni, z wielką miłością i upodobaniem śpiewane przez Chorwatów, młodych i starych, dla nas jednak zawodowców i amatorów. Niezwykle poruszające, że w piątek młodzi ludzie idą do pubów. Puby jak wszędzie, każdy młody człowiek idzie do pubu, pije piwo, wychodzi na ulicę, dwie, trzy osoby stają i nagle zaczynają śpiewać. Autopromocja. Dołącz do nas. facebook.com/polskieradio24. Napisz kontakt@polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/polskieradio24. Autopromocja. Serwis z życia Kościoła katolickiego. Spod warszawskiego kościoła świętej Anny wyruszyła dziś rano warszawska akademicka pielgrzymka metropolitalna. Idzie w niej na Jasną Górę około 3000 młodych. Trasa WAPM liczy 300 km i wiedzie szlakiem sanktuariów maryjnych. Chciałem Wam bardzo serdecznie podziękować, że macie w sobie tego ducha, który Was porywa do takiego wyznania wiary i przeżycia tej szczególnej wspólnoty, która daje głębie. Mówił do pielgrzymów metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. Przewodniczył on porannej mszy świętej rozpoczynającej
rozpoczynającej wspólną wędrówkę na Jasną Górę. Hierarcha zachęcał, aby uczestnicy pielgrzymki w drodze świadczyli o tym, że Kościół ma matkę i aby potrafili wymodlić dla Polski tę wspólnotę i tę podstawową jedność w sprawach zasadniczych dla naszego kraju, abyśmy potrafili udowodnić, że jesteśmy dziećmi tej samej matki, mówił kardynał Nycz. Mija rok posługi nowego nuncjusza apostolskiego w Polsce. Arcybiskup Salvatore Pennacchio został mianowany przez papieża Franciszka nuncjuszem apostolskim 6 sierpnia ubiegłego roku w dniu swoich imienin. Wcześniej arcybiskup Pennacchio pełnił posługę nuncjusza m.in. w Indiach i w Nepalu. Uważa się za duchowego syna Jana Pawła II. Swą ojcowską troską otoczył sprawowanie przeze mnie posługi, którą sam zdecydował mi się powierzyć. Na znak wdzięczności wobec świętego papieża wybrałem na moc do biskupie słowa nie bójcie się, pomny wezwania nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi, z którym polski papież zwrócił się podczas mszy świętej inaugurującej jego pontyfikat, mówił nuncjusz apostolski w Polsce. Arcybiskup Pennacchio wielokrotnie podkreślał swoje przywiązanie do Polski i papieża Polaka, który udzielił mu sakry biskupiej i posłał jako nuncjusza apostolskiego do Rwandy. Głębokie zaniepokojenie radykalizacją i pogłębianiem się kryzysu w Wenezueli wyraziła ponownie stolica apostolska. W wydanym oświadczeniu Watykański Sekretariat Stanu zwraca uwagę na rosnącą liczbę zabitych, rannych i aresztowanych. Ojciec Święty z bliska śledzi tę sytuację, jej skutki humanitarne, społeczne, polityczne, gospodarcze, a także duchowe oraz zapewnia o swojej nieustannej modlitwie za ten kraj i jego mieszkańców, zachęcając wiernych na całym świecie do modlitwy w tej intencji, czytamy w komunikacie. Stolica apostolska zwraca się także do wenezuelskich polityków, zwłaszcza do rządu, aby zapewniono pełne przestrzeganie praw człowieka i podstawowych swobód, a także obowiązującej konstytucji. Serwis przygotował i przedstawił Przemysław Goławski. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Magazyn podróżników. Travel 24. Zapraszają Elżbieta Tańcowska i Andrzej Wisowski. I zbożne piękne A co się działo na wyspie Korczuli, w jednym z portów Korczuli, kiedy nasz przewodnik, byliśmy z kamerą, po prostu odpowiadał nam przewodnik, który był z miejscowej informacji turystycznej. Velalugi. Dlatego celowo do tego zmierzam. I on w pewnym momencie zadajemy mu pytania, a on śpiewająco odpowiada. Nie, że płynnie, tylko naprawdę wyśpiewuje odpowiedź. Potem pokazuje nam trzy panie miejscowe, które podśpiewują sobie, spotkały się w porcie rybackim i no, takie pogaduszki damskie. Ale Velaluga właśnie uważana jest za kuźnię klap, tych najlepszych głosów. Skoro wymieniłeś Velalugę, pamiętam, że myśmy też pojechali do takiej miejscowości Blato, która była prawie pusta, skądinąd bardzo ją polecamy, bo to jest takie miejsce, taka środkowa część Korczuli zatrzymał. I tam również była starsza pani, która po prostu przepięknie śpiewała. Więc o czym są te pieśni? One są oczywiście o morzu, o miłości, o rozstaniu, o tej miłości niespełnionej bardzo często. Rozstanie, miłość też kojarzy się z morzem, bo przecież od wieku wypływali rybacy, marynarze gdzieś daleko w morze. Była tęsknota za nimi. Nawet te kucze rybackie, które pływają tylko po to, żeby złowić nocą ryby, no też wypływają gdzieś, też jest obawa o ich los ze strony małżonek. W każdym razie są to rzeczywiście takie pieśni tęskne. Najsłynniejsza to jest chyba Marianna. No Marianno, która zresztą trafiła do Polski. Znana jest tak, że to jest to wspólna pieśń o Marianno. O Marianno, ta. No bardzo ładnie. Boże, wiesz co, tekst mi wyleciał. Dawno nie byłem w Chorwacji, musimy to zmienić. Za słabo wypadłem. Aż strasznie. Kasujemy, czy zostawiamy? No spróbujemy zostawić, ale wiesz co, posłuchajmy. Prawdziwy głos. O brawa Jezusa, jakże często również w obliczu trudnych i bolesnych doświadczeń życia człowiek nie umie zaufać i zadarzyć, że jest on miłością. Kapy są
dla nas bliskie i nieprzypadkowo włączyliśmy je do naszego prywatnego rankingu, do tych cudów, topów Chorwacji. Nie tylko na lato. No właśnie, dlaczego klapy? Mnie one fascynują dlatego, że obojętne czy jakiś młodzieniec, czy maluch, czy gospodyni domowa, czy minister, oni wszyscy śpiewają. Pamiętasz? Na wyspie Wis, o której mówiliśmy, w Komiży, mieliśmy spotkanie z ministrem turystyki. No tak, wspominaliśmy o tym. Tak, ale byliśmy sami. Byliśmy sami z Polski, a on był w otoczeniu chorwackich dziennikarzy. I całą kolację właściwie oni wspólnie z ministrem prześpiewali. Też kiedyś otrzymaliśmy nagrodę Złotego Pióra w Zagrzebiu z lata Pękala. Był bankiet i ten sam minister też oczywiście przy stoliku pił białe wino, jadł owoce morza i śpiewał. Ja zresztą przyłączyłem się do tego. Dla mnie to było kapitalne, że w pewnym momencie cała obsługa dołączyła. Tak, bo te pieśni nie są cepeliowskie, one tkwią w sercach, duszach Chorwatów. Ta pieśń, klapa, to jest jak wino i musi występować z winem i odwrotnie, ale idziemy dalej. Kolejny top na naszej liście największych atrakcji i cudów Chorwacji. Co proponujesz? Skoro klapa, skoro wino, no to konoby. Konoby. Czyli czym jest konoba? Konoba jest lokalną knajpką, tak byśmy mogli powiedzieć, bo można powiedzieć gospoda, ale to też nie do końca to, po prostu mała lokalna knajpka. Trzeba powiedzieć, że każdy Chorwat taką małą lokalną knajpkę ma, do której chodzi, którą poleca, w której dobrze się czuje. Trochę mi to przypomina dawne greckie tawerny, prawda? Tak, to jest rzeczywiście... Tak, coś takiego jest. Takiego jest. To jest coś bardzo lokalnego. Bo zawsze tam jest właśnie taka mamina kuchnia, powiedziałabym. Domowa. Babcina, domowa. Po prostu domowa kuchnia i bardzo często też serwowane jest własne wino, także sery, także wędliny własne. Oliwa. I każda konoba będzie miała inne oferty. Sałatka z chobotnicy, czyli z ośmiornicy, w każdej konobie będzie inna. Zaręczam. Następny, twój typ. Co byś polecił? Coś, co kojarzy mi się z liśćmi laurowymi. A, dobra. Dobra, no, oczywiście, ale to już jest północna Chorwacja. Nie Dalmacja. To jest właśnie miejsce związane z Witkacym między innymi. Tam jest wspaniały, tak, deptak Lungomare. To jest powiew innego świata niż ten, który znamy właśnie z Dalmacji czy okolic Rijeki, z Wyspy Kyrk. Inny świat. To znaczy Lowran ma taką uroczą, trochę staroświecką elegancję. Wiesz, co bym powiedział? On jest taką bramą na półwysep Pula, to de facto leży pomiędzy Rijeką a Pulą. I rzeczywiście liście laurowe, drzewa laurowe otaczają właściwie całą tą miejscowość. Ona słynie z tego, że ma no, różne zdrowotne właściwości w powietrzu. Tak, bo to jest w zasadzie uzdrowisko, prawda? To jest uzdrowisko, tak. Na dodatek dość blisko jest stamtąd do Rijeki. I to wniosek bardzo uroczych, malowniczych, matuli, między innymi wizja karnawał z Wączarów, ale oczywiście to nie w porze lata, ale z Wączarów, dzwonników, matuli, blisko Lowranu polecamy. Czym jest jeszcze Lowran? Właśnie, warto wiedzieć, że Lowran jest naprawdę starym miastem, jest wymieniany w takiej kosmografii kosmografa z Rawenny w VII wieku, więc rzeczywiście warto wiedzieć, że to ma swoje lata. Tutaj wypoczywali wpływowi Rzymianie. Tutaj ratował swoje zdrowie wspomniany wcześniej Stanisław Witkiewicz, a jego odwiedzał z kolei Witkacy, syn Stanisława Witkiewicza. Oczywiście Stanisław Witkiewicz przybył do Lowranu za radą lekarza Ignacego Baranowskiego w momencie przemiany właśnie wcześniejszej rybackiej osady już renomowany kurort Austro. I powiedział o Lowranie, że to jest miasto najpiękniejsze, cudowne. Kim za tym jesteś, o niepokalana? Kolejny nasz typ, top. Nie można go ominąć. W Chorwacji. Nie można go ominąć. Korczula. No właśnie dlaczego? Miasto Korczula. Miasto Korczula i wyspa Korczula. Właśnie, bo stolicą jest Korczula. Na wyspie Korczula. Korczula. Dlaczego Korczula jest taka ważna?
Jest to urokliwe miejsce, ale dla nas także istotna jest wiadomość, wszystko wskazuje na to, że w 1254 roku urodził się na właśnie tejże wyspie Korczuli Marco Polo, wielki podróżnik, badacz, odkrywca przede wszystkim. Tak. Oczywiście nie ma stuprocentowej pewności, ale wiele na to wskazuje. Wiele na to wskazuje i można nawet oglądać dom, w którym ponoć się urodził się i jakiś czas mieszkał. Dlaczego lubię Korczulę na Korczuli? Dlatego, że jest niewielka. Rzeczywiście też jest jakby taki cypel, który i góra, wzgórze, na którym położone jest miasto. Ono jest przesycone oczywiście zapachem morza, pełne porozwieszonego prania, kotów, które się gdzieś tam to były renesansowe domy, pałace i gotycko-renesansowa właśnie katedra świętego Marka. Tak, to jest bardzo piękne, ale też takie małe elementy, małe rzeźbiarskie detale. Na detale, oczywiście. Wspaniałe schody, po których się wchodzi na Korczulę. Tak, bo starówka pnie się w górę. No tu jest odwrotnie niż w Dubrowniku, w Sibeniku. Też przypomnijmy, starówka pnie się w górę. I katedra w Sibeniku też jest na górze. Tylko Dubrownik, tak jak powiedzieliśmy, ma starówkę w dole. Niedaleko Korczuli też jest bardzo niezwykłe miejsce. Bardzo radzimy pojechać, obejrzeć, poczuć. Czy to jest pojechać, trzeba popłynąć promem kursującą 20 minut z miejscowości właśnie Korczula do Orybicza. Tam zresztą wypoczywa wielu turystów z Polski. Jest dużo tanich kwater, ale my tam bywamy nie z powodu kwater, tylko lubimy cmentarz ludzi morza właśnie w Orybiczu. Jest niezwykle malowniczo położony, wysoko i rozlega się stamtąd po prostu genialny widok na całą zatokę, na Adriatyk. Co więcej, kiedy statki przepływają koło cmentarza, z reguły puszczają sygnał. Tak, do dzisiaj czczą w ten sposób pamięć zmarłych i w domu, i w Orybiczu, ale także na morzu swoich kolegów, marynarzy. Z tego cmentarza rozciągają się, tak jak powiedziałaś, wspaniałe panoramy. Widać naraz nawet kilkanaście wysp. I co ważniejsze, ciekawe są nagrobki. Oczywiście wszystkie mają jakieś symbole związane z morzem, a to czapka kapitańska, a to kotwica, więc zdjęcia są niesamowite. To jest też takie miejsce, gdzie naprawdę czujemy, że Republika Dubrownicka kiedyś tam może panowała. No, w XVI stuleciu złotych wiązał się pływaniem. Republika Dubrownicka miała prawie 200 konsulatów, około 180 w różnych krajach świata i ogromną flotę okrętów. Przez mnie rozpoczęło się zbawienie świata i przez mnie musi się dopełnić. Przy pierwszym przyjściu Jezusa Chrystusa Maryja prawie wcale się nie ukazywała, aby ludzie... Na naszej rankingowej liście najciekawszych miejsc w Chorwacji, oprócz wyspy Wis, nie może zabraknąć Padów. No właśnie, umieściliśmy tak. Czy tylko z powodu koronek i sera? No właśnie nie. Dla mnie to jest wyspa księżycowa. To znaczy, ona ma dwie części. Jedna jest rzeczywiście księżycowa, skalista. Naga taka. Taka naga, wydaje się trochę niedostępna, a druga jest zielona jej część. I teraz wspomniałeś o serze. Ten ser do tego jest tak dobry, że genialne jest mleko. Zwierzęta, które tam się pasą, krowy i owce, jedzą, powiedziałabym, tak skondensowaną i zachowaną sól i minerały w roślinach. Trawą. Ale tam jest nie tylko, bo tam jest masa ziół, zielone to ziołami. No właśnie, więc mamy ser od razu z ziołami i z solą morską. Zresztą adriatycka sól, zwróć uwagę, jest w polskich sklepach, jest pyszna i jest do dostania w Polsce. Warto po nią sięgać. Oprócz tego sera bardzo słynnego, który zresztą jest paszki ser, on jest dużo droższy od szwajcarskich serów, które możemy kupić w Polsce. Ale dlaczego jest tak drogi? Paszkiego sera nie kupimy. Nie, nie kupimy przede wszystkim. Jest go mało, bo to jest mała część wyspy, która ma ten ser i prawie nic nie idzie na eksport. Na czym polega jeszcze jakby niezwykłość Padów? To jest jakaś taka atmosfera.
Oczywiście są piękne zabytki, jest wspaniały ryneczek, są te koronki, ale jest też w atmosferze takiego leniwego, jakby czuje się oddech wieków. Myślę, że to jest tylko urzekające. I czujemy przede wszystkim te legendarne wiatry, zderzenie wiatru Jugo i Bora. Ale na szczęście one nie dokuczają latem. One powodują właściwie stres coś takiego jak fyn w Monachium, w Bawarii, czy nasz Halny. Przy czym są dużo mocniejsze zderzenia.